a muszę przyznać, że to śmierdzi pokusą lobbingową na kilometr. Proszę nie mówić, że to nie są pani kompetencje, bo zakładam, że rozmawiacie z innymi komisarzami. Jednak otrzymał pan nominację do teki, która Polakom kojarzy się z hipokryzją poprzedniej Komisji Europejskiej oraz partyjnie motywowaną ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski. Takie działania tylko odstraszają państwa członkowskie od zapraszania Frontexu na swoje granice. Ewa Zajączkowska-Hernik zadomowiła się w Parlamencie Europejskim i już od pierwszych wystąpień rozstawia tamtejszych urzędników po kątach. W minionym tygodniu europosłanka Konfederacji miała okazję wziąć udział w przesłuchaniach aż 4 kandydatów na nowych komisarzy, którzy zostali ustawieni w szeregu. W tym odcinku zebraliśmy dla Was te fragmenty przesłuchań z pytaniami Ewy Zajączkowskiej-Hernik i próbami odpowiedzenia na nie przez unijnych urzędników. Europosłanka Konfederacji mocno docisnęła na przykład kandydata na komisarza do spraw klimatu, któremu zadała pytania o jego przeszłość i to, jak wpłynie ona na jego pracę w Komisji Europejskiej. Dzień dobry, tutaj jestem. Dzień dobry. Przez 11 lat pracował pan w McKinsey & Company, największej i najstarszej firmie oferującej profesjonalne usługi konsultingowe korporacjom i rządom, głównie w sprawach finansowych. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ będzie pan odpowiadać za politykę podatkową, która de facto należy do państw członkowskich. To stwarza ryzyko poważnego konfliktu interesów. W jaki sposób może pan zapewnić, że nie będzie pan lobbystą międzynarodowych korporacji i rządów państw trzecich działając w ich interesie? Czy nadal utrzymuje pan kontakty z poprzednimi klientami i kolegami z pracy? Jak zagwarantuje pan, że nie będzie, że gdy skontaktują się z panem któregoś dnia pańscy koledzy, by załatwić jakąś sprawę, gdy zostanie pan komisarzem, nie będzie pan ich lobbystą, bo tak dziwnie się składa, że będzie pan zajmował się akurat unijnymi podatkami, a muszę przyznać, że to śmierdzi pokusą lobbingową na kilometr. Dziękuję. Kandydat na komisarza chyba poczuł się lekko dotknięty przez te pytania, bo włączył mu się trochę moralizatorski ton. Dziękuję bardzo, dziękuję, że pani o tym wspomina, ale mogę panią zapewnić, mam nadzieję. Odszedłem od tej firmy, to było w roku 2017, kiedy przyszedłem do rządu i mogłem robić wiele rzeczy inaczej, ale chyba wszyscy przyznają, że zrobiłem to w sporej autonomii i niezależności. Jako minister finansów, a również jako późniejszy komisarz. Po drugie, zawsze, jak każdy inny komisarz, jak każdy polityk de facto powinien trzymać się najwyższych standardów etycznych. Mówiąc ogólnie, ale również w szczególe, jeżeli chodzi o przejrzystość. Będę to robił tak, jak robiłem to dotychczas. Nawet jeżeli komisarz w ten sposób nie postępuje, to jest natychmiastowo kontrolowany nie tylko przez tę izbę, ale również przez media. I tak powinno być. Ewa Zajączkowska zadała też bardzo ważne pytanie kandydatce na komisarz do spraw usług finansowych. Unia Europejska pod pretekstem walki z przestępczością od jakiegoś czasu zapowiada coraz większe ograniczanie transakcji gotówkowych. Zajączkowska chciała poznać zdanie potencjalnej komisarz na ten temat. Szanowna Pani, dużo mówiła Pani o ochronie sektora małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj jestem. W kwietniu 2024 roku Parlament Europejski na samym końcu poprzedniej kadencji z niską legitymizacją społeczną przyjął przepisy uniemożliwiające płatności gotówką w przypadku transakcji powyżej 10 tysięcy euro. Zakaz wejdzie w życie w 2027 roku. Dodatkowo planowany jest zakaz weryfikacji transakcji indywidualnych powyżej kwoty 3 tysięcy euro. Może to wydłużyć czas zakupów i zwiększyć koszty działania firm handlowych. Powyższe regulacje godzą też w wolności obywatelskie mieszkańców Unii Europejskiej, wprowadzają ograniczenia w kolejną sferę życia i ingerują w sferę prywatności, zakupy indywidualne w całej Europie. Jakie jest Pani zdanie o wprowadzeniu zakazów dotyczących transakcji gotówkowych? Jakie zagrożenia widzi Pani związane z wprowadzeniem cyfrowej waluty? I proszę nie mówić, że to nie są Pani kompetencje, bo zakładam, że rozmawiacie z innymi komisarzami zajmującymi się sektorem finansowym w Unii Europejskiej. No chyba, że nie rozmawiacie, no to wtedy jest problem. Kandydatka na komisarz, choć na początku przyznała, że możliwość płacenia gotówką się Europejczykom należy, tak już dalsza część jej wypowiedzi może zmartwić. Zresztą mina Ewy Zajączkowskiej po usłyszeniu tej odpowiedzi wyraża więcej niż 1000 słów. Thank you.
Ms. Hennig, I'm sorry, I can't. Dziękuję bardzo. Pani Hennig, resztę nazwisko trudno mi wymówić. Jeśli chodzi o przyjęte zasady dotyczące gotówki, to potwierdzę to, co powiedziałam wcześniej. Ludzie mają prawo do korzystania z gotówki. Więc ja zdecydowanie jestem przeciwko zakazowi gotówki. Oczywiście gotówki korzysta się coraz mniej i wprowadzenie limitów tego, za co można zapłacić w gotówce, nie dotyczy ograniczenia swobód obywatelskich. Chodzi o kompromis związany z osiąganiem innych ważnych celów, takich jak zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Jeżeli ktoś chce zapłacić za daną transakcję w gotówce, to tak naprawdę trudniej jest skontrolować pranie brudnych pieniędzy, a za praniem brudnych pieniędzy kryją się okropne przestępstwa, takie jak przemyt ludzi, wykorzystywanie dzieci, różnego rodzaju przestępstwa związane na przykład z handlem narkotykami. Musimy mieć odpowiednie środki, które nam pozwolą poradzić sobie z ryzykiem prania brudnych pieniędzy. Więc dlatego też szukamy kompromisu pomiędzy różnymi celami, które często są ze sobą sprzeczne. Uważam, że rozwiązania, które zostały wypracowane do tej pory, są rozsądne. Bo jest ustawodawstwo także gwarantujące dostępu do rachunku bankowego dla każdego obywatela bez kosztów lub po bardzo niskich kosztach. Jest to niezbędny kompromis, który zapewni nam realizację jednocześnie innych celów. Jeżeli chodzi o cyfrową walutę, to musimy zareagować na trend innowacyjny na rynku. Nie chodzi tu o to, aby zabraniać korzystania z gotówki. Jeżeli ktoś chce korzystać z waluty cyfrowej, to powinniśmy także na to pozwolić. Dziękuję bardzo. Pani... O dziwo jednak do jednego z kandydatów na komisarza Ewa Zajączkowska podeszła zdecydowanie łagodniej. Był nim polityk z Irlandii, który ma objąć stanowisko komisarza do spraw praworządności. Europosłanka Konfederacji zadała poważne pytanie i chciała wiedzieć, czy praworządność będzie mogła być pretekstem do obcinania funduszy unijnych. Nie, pana CV i dotychczasowa aktywność, postawa społeczna wskazują, że jest pan jednym z lepszych kandydatów na komisarza w tej kadencji. Gratuluję zdolności politycznych przy byciu ojcem siódemki dzieci. Jednak otrzymał pan nominację do teki, która Polakom kojarzy się z hipokryzją poprzedniej Komisji Europejskiej oraz partyjnie motywowaną ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski. Pod hasłem troski o praworządność w Polsce poprzednia Komisja Europejska szeregiem swoich działań doprowadziła do nakładania kar finansowych na mój kraj oraz wstrzymania istotnych środków finansowych, by następnie po politycznej zmianie rządu w Polsce, bez żadnych reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce, uwolnić środki finansowe bez takich wątpliwości dotyczących praworządności. Inne państwa członkowskie mają lub będą mieć według pani von der Leyen kłopoty finansowe ze względu na brak sympatii pani przewodniczącej Komisji Europejskiej do ich obecnych rządów. Czy pana zdaniem tak ma wyglądać system redystrybucji środków unijnych? Ma on się opierać na politycznym szantażu, braku przejrzystości i na uznaniowości? Dziękuję. Kandydat zapewnił, że będzie starał się być obiektywny w swoich działaniach i raczej rozmawiać z krajami członkowskimi. Thank you for your question. Dziękuję bardzo za te pytania. Wszelkie decyzje, które podejmiemy, będą obiektywne i będą opierać się o dowody, o rzetelną ocenę. Na przykład wykonania zapisów artykułu 7.1, oceny, rzetelnej oceny ryzyka, oceny wywiązania się z podjętych zobowiązań. Ale oczywiście musimy zadbać o implementację później wszelkich przepisów. I tak jak zwykle, słowa są dobre, oczywiście pozytywne, ale najważniejsze są działania. Tak więc będziemy wszelkie wnioski, decyzje podejmować na podstawie rzetelnej analizy sytuacji. I tutaj nie będzie miejsca na hipokryzję. No, ja sam będę kontaktował się także dwustronnie z władzami polskimi, tak jak i w przypadku innych państw członkowskich. Dziękuję.
Ewa Zajączkowska mocno grillowała także kandydata na komisarza od spraw wewnętrznych i migracji, w szczególności na temat jego planu na działanie Frontexu, agencji mającej na celu wzmacnianie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pana zadaniem będzie wzmacnianie operacyjnych możliwości Frontexu i zwiększenie funkcjonariuszy do 30 tysięcy. Czy ten krok nie jest jedynie kolejnym kosztownym krokiem, który niewiele zmieni, ponieważ w Komisji Europejskiej nie ma woli politycznej do tego, by skutecznie uszczelnić granice? Czy z pana strony będzie wola polityczna, która pozwoli agencji na skuteczną ochronę granic oraz walkę z przemytnikami nielegalnych imigrantów, handlarzami ludzi oraz organizacjami pozarządowymi, które pod płaszczykiem praw człowieka pomagają w ich przemycie i czerpią z tego zyski? Do tej pory słyszeliśmy o przypadkach, gdzie Frontex utrudniał ochronę granic, na przykład na Litwie, oskarżając funkcjonariuszy Krajowej Straży Granicznej o łamanie praw człowieka. Takie działania tylko odstraszają państwa członkowskie od zapraszania Frontexu na swoje granice. Choć potencjalny komisarz w miarę rozlegle wypowiedział się na temat samego Frontexu, tak raczej unikał wchodzenia w szczegóły, jak to mają w zwyczaju unijni urzędnicy. Frontex to oczywiście bardzo istotny temat, o którym pani wspomniała. Frontex oczywiście dba o to, także żeby nasze granice zewnętrzne, a za tym idzie strefa Schengen, były bezpieczne. I my musimy, tak jak pani powiedziała, zadbać o to, żeby Frontex był wyposażony personalnie odpowiednio, ale także był wyposażony w najnowocześniejszą technologię, ale także w silny system zarządzania, który może przyczynić się do tego, żeby nasze granice były faktycznie lepiej chronione. Ale jednocześnie muszą być chronione także prawa podstawowe. Tak jak pani wspomniała, chcemy stały korpus Frontexu zwiększyć do liczby 30 tysięcy funkcjonariuszy, potroić tak naprawdę tę liczbę, a to z kolei będzie na pewno miało pozytywne konsekwencje dla możliwości Frontexu, jeżeli chodzi o wspieranie państw członkowskich. Frontex to niezmiernie istotny podmiot, który wspiera państwa członkowskie w ochronie granic zewnętrznych i tak jestem przekonany o tym, że Frontex trzeba wzmocnić na kilka sposobów, kilkoma działaniami. Sprzęt, materiały to jest jedna kwestia, ale także poprawić sytuację, jeżeli chodzi o dane, w oparciu o które działa, to jest bardzo ważne. Musi mieć zawsze precyzyjny obraz sytuacji w terenie, no i właśnie to zwiększenie stałego korpusu do 30 tysięcy osób. To pozwoli Frontexowi na odegranie istotniejszej roli, także istotniejszej roli, jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny. Także na przykład, jeżeli chodzi o kwestie powrotowe. To są chyba te najważniejsze kwestie. I to wszystko w tym odcinku. Którego kandydata lub kandydatkę na komisarza Ewa Zajączkowska docisnęła najmocniej? Zapraszamy do komentowania i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.